Pozwólcie, że się pomodlę, więc skłońmy głowy. Kochany nasz Panie, Zbawicielu Jezu Chryste, dziękujemy Ci za tą sposobność słuchania Ciebie, wsłuchiwania się w Twoje słowo. Panie, pragniemy, abyś mówił do nas. Użyj mnie, użyj moich ust, abyśmy wyszli poruszeni Twoim słowem, Panie, aby to słowo mogło wydać owoc w naszym życiu. Modlę się, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak naprawdę wszystko, co dzisiaj już tutaj z przodu było mówione, śpiewane, to był wstęp do tego, czym chciałbym się podzielić. Więc wierzę, że to Pan chce do nas coś powiedzieć i ja będę mógł też być jakimś Jego narzędziem. Dlatego też o to się modliłem. Temat, którym chciałbym się podzielić z Wami, może nie zdradzę jeszcze, żeby nie odkrywać jakby wszystkiego, ale chciałbym mówić o ciemności i światłości. Może pomyślicie, że to jest temat, który bardzo dobrze znamy i wiemy, czym jest światłość, czym jest ciemność. Ale chciałbym poruszyć pewne rzeczy, które do mnie osobiście przemawiają i które sprawiają, że jestem pobudzony. Pobudzony, aby mojemu Panu naprawdę ufać w każdej okoliczności. A bardzo dużo dzisiaj było mówione o różnych okolicznościach, które niekiedy nie są zrozumiałe i może nigdy nie będą zrozumiałe. Może dopiero w niebie, nie wiem, czy będzie taka możliwość, czy będziemy pamiętać te rzeczy, które się tu działy, ale na pewno będziemy rozmawiać z Panem i będziemy na pewno zadawać różne pytania. Wtedy On będzie nam wyjaśniać. Ale są rzeczy, które tutaj na ziemi nigdy nie zrozumiemy, dlaczego się wydarzyły. Ale niezaprzeczalną prawdą jest, że Bóg jest zawsze taki sam. On jest niewzruszony, On jest skałą, twierdzą, na której możemy polegać, bez względu na okoliczności. Światłość. Światłością, jak wiemy, jest nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. I w Ewangelii Jana na początku czytamy właśnie o tym, że On przyszedł tu po to, aby zaświadczyć. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Światłością jest nasz Pan Jezus Chrystus. I wiemy o tym bardzo dobrze. I wierzę, że o to zabiegamy, żeby z Nim mieć relację, żeby trwać w światłości. Ale chciałbym poruszyć inny temat. Temat światłości, ciemności, okoliczności. W ostatnich też usługach słyszeliśmy, jak też brat Janek Śliwka mówił o głupich i mądrych pannach i powiedział o tych czasach, w których usta wierzących zostaną zamknięte. O czasach ostatecznych. Myślę, że wtedy, tak jak brat Janek mówił i wielokrotnie z tego miejsca były usługi, w którym bracia dzielili się odnośnie czasów ostatecznych. Ale przypomnijmy sobie. Pan Jezus mówił o czasach ostatecznych w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, od 9 do 19 wersetu. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się.
Kto bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi, miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To dla was sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy, a będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Pan Jezus mówi o ciężkich czasach, o czasach ostatecznych, w których ludzie będą wilkiem wobec siebie nawzajem, o czasach ciemności, w których bezprawie się rozmnoży. I myślę, że możemy to oglądać coraz bardziej wokół nas. Ta ciemność próbuje, myślę, że też poniekąd nas ogarnąć. Niestety niekiedy się udaje, że my też poddajemy się tej ciemności i zaczynamy się troszczyć, martwić o przyszłość, o to, co będzie. Ale musimy ufać Bogu, że tak jak On obiecał, tutaj Pan Jezus mówił, że nie mamy się martwić o to, co będziemy mówić, jak mamy się bronić, że On da nam odpowiednie słowa w tych okolicznościach. Kiedy tak słyszę różne nowiny, ostatnio akurat mój brat mówił mi o rzeczywistości i okolicznościach ludzi, którzy żyją w Wenezueli. Nie wiem, czy słyszeliście o problemach, jakie tam są, ale wyobraźcie sobie, że to jest państwo, które ma, nie wiem, czy najwięcej, ale bardzo dużo ropy naftowej, więc bogaty kraj. A tam jest taki kryzys. Ludzie zarabiają w ciągu miesiąca $2 i ich pensja miesięczna starcza na pudełko makaronu i chyba jajka. Jest hiperinflacja, jest problem z głodem i w ogóle tam różne rozruchy i tak dalej. Ale słyszymy, jak myślę, wiemy, co się dzieje w Korei Północnej, jak jest głód, jak chrześcijanie są uznawani za po prostu mniej godni niż zwierzę. Po prostu jakby status społeczny jest tak niski, że żadnych praw nie ma chrześcijanie. I są więzieni, są głodzeni. Ale to dla mnie było niesamowite, jak słyszałem, bo nie byłem osobiście w Skoczowie, gdzie siostry właśnie z Korei Północnej usługiwały. One mówiły, nie módlcie się o nas, w sensie nie potrzebujemy żadnych rzeczy, jakiejś pomocy finansowej. My mamy wszystko, my mamy Chrystusa, ale to my o was się boimy, bo wy macie tyle rzeczy. Dla mnie to było szokiem. One u pastora Maćka Wilkosza zaczęły tarzać się na trawie, na trawniku, bo trawy widziały. Tam wyschnięte, tam z głodu jedzą ludzie trawę, korzenie drzew.
żeby z próby nasycenia się, najedzenia się. I pastorstwo mówiły, nie koście tej trawy, szkoda tej trawy. Co wy robicie? Taka piękna trawa zielona. To jest dla nas niepojęte. I dzięki Bogu, że nie ma takich okoliczności jakby ekonomicznych w Polsce, jak w tych niektórych krajach. Ale tak jak było tu mówione wielokrotnie, te bezprawie się mnoży. I to pośród nas również w Polsce, w naszym kraju. Więc ta ciemność jakby natęża się. Chciałbym powiedzieć o dwóch historiach z Biblii, w których właśnie też ciemność się tak natężała. Pierwszą historią będzie historia ludu izraelskiego, więc druga Mojżeszowa, 4 rozdział, od 31 wersetu i potem 5 rozdział do 14. Jak wiecie, Izrael stał się niewolnikiem w Egipcie. Tam Faraon wykorzystywał ich do pracy niewolniczej. I w tym cierpieli. Kazał też chłopców zabijać małych, żeby się nie rozmnażali, żeby po prostu nie wzrastali w ilości. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział. Tutaj wcześniej Aaron i Mojżesz powiedział o tym, że Bóg ich posyła, aby uwolnić lud izraelski spod panowania Faraona. I lud izraelski bardzo się ucieszył. A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A Faraon rzekł: któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Odpowiedzieli: Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie dotknął zarazą lub mieczem. A król egipski rzekł do nich: dlaczego to Mojżeszu i Aaronie chcecie oderwać lud od jego pracy? Idźcie do waszych robót paniszczyźnianych. I rzekł jeszcze Faraon: oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? Tego samego dnia Faraon rozkazał naganiaczom i nadzorcom, mówiąc: nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł, tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując, bo są opieszali i dlatego wołają: chodź mi, złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. Naganiacze ludu i jego nadzorcy wyszli więc i rzekli do ludu, mówiąc: tak mówi Faraon, nie dam wam słomy. Sami idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie znajdziecie, bo z pracy waszej niczego się nie ujmie. I rozszedł się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ściern zamiast słomy. Naganiacze zaś przynaglali, mówiąc: musicie wykonać codzienną waszą pracę, jak wtedy, gdy jeszcze była słoma. I bito nadzorców izraelskich, których ustanowili nad nimi nadzorcy Faraona, mówiąc: dlaczego nie wykonaliście ani wczoraj, ani dzisiaj cegieł w pełnej ustalonej jak poprzednio ilości?
I przyszli nadzorcy izraelscy do Faraona i biadali, mówiąc, dlaczego tak postępujesz ze sługami swoimi? Izraelczycy usłyszeli o tym, że Pan usłyszał ich płacz, dojrzał ich cierpienie i ulitował się. Mojżesz z Aaronem poszedł i co się stało? Ciemność się natężyła. Było jeszcze gorzej. Niestety, często tak się zdarza, że my mamy nadzieję, że Bóg już zadziała, że już nas wyratuje, a okoliczności się stają jeszcze ciężejsze. Ale czy to znaczy, że Bóg zapomniał, że nie dotrzyma swego słowa? Nie znaczy, bo wiemy później w historii, jak Pan Bóg się rozprawił z każdym bóstwem Egiptu. To musiałby być inny wykład na ten temat, ale poprzez te różne plagi Bóg udowodnił swoją moc i chwałę ponad wszelkim bóstwem, bożkami Egiptu i okazał swoją chwałę. Ale wydarzyło się to dopiero po momencie, kiedy już było tak ciemno. Bo jeśli te okoliczności nie byłyby tak ciężkie, Boża chwała by była mniejsza, okazana. Boże zwycięstwo byłoby mniejsze. Im większa ciemność, tym Boże zwycięstwo jest większe. Ale co jest potrzebne? Potrzebna jest wiara. Pan Jezus powiedział, czy znajdę wiarę, ponieważ miłość wielu oziemnie. Czy On znajdzie wiarę w moim życiu, w Twoim życiu, bracie, siostro? Czy będziemy trwali pomimo okoliczności, które niekiedy nie rozumiemy i które niekiedy jeszcze się pogarszają pomimo naszych modlitw, pomimo naszemu wstawiennictwu, pomimo modlitw braci, sióstr? Czy będziemy ufać? Bo niekiedy właśnie wręcz coś przeciwnego się wydarza. I to w tej historii możemy widzieć ewidentnie. Ale to nie znaczyło, że właśnie Bóg nie wysłuchał i nie wstawił się za ludem izraelskim. Taka ciemność okoliczności też może być spowodowana jakby różnymi okolicznościami. I niekiedy jest to jakieś doświadczenie, poprzez które Bóg chce umocnić naszą wiarę. I to nie znaczy, że przed Bogiem zawiniliśmy, że coś złego uczyniliśmy. Ale też tak czasem bywa. To nie znaczy, że Bóg jest takim srogim, który tylko właśnie szuka, kogo by tu biczem zbić, kogo by tu ukarać. Ale On chce, żebyśmy zwrócili na Niego uwagę, kiedy od Niego odchodzimy. W Księdze Sędziów szczególnie o tym czytamy. Jak Bóg posyłał sędziów, przez których lud izraelski był uwalniany od tych ciemięzców. Ale niestety lud izraelski bardzo szybko zapominał o Panu. I znowu wpadali pod niewolę. Poprzez przyzwolenie Boże. Bóg pozwolił na to, ale dlatego, żeby oni znowu zaczęli wołać do Boga. I w tym byciu niewolnikami znowu Pan posyłał sędziów. I niekiedy też tak Bóg działa. Ale niekiedy jest tak, że Bóg chce umocnić naszą wiarę.
I wtedy jest nasz wybór, czy będziemy stale ufać, nie patrzeć na okoliczności, które może są coraz gorsze, ale patrzeć na Boga, który jest niezmienny, któremu możemy ufać, na którym możemy polegać. I tyle świadectw słyszeliśmy. I myślę, że każdy z nas powie, że tak, On jest tą twierdzą, na której mogę polegać. Ale kiedy te okoliczności dotykają nas samych, to jest próba. Może ta rodzina tego chłopaka przeżywa teraz próbę. Może były proroctwa, nie wiem, mieli nadzieję, ten nasz syn stanie się pastorem, będzie usługiwać. A tu śmierć. I co teraz, Boże, akurat przysnąłeś? Co się stało? Lud izraelski, ile lat cierpiał w niewoli, ile dzieci zostało zabitych. Mogli powiedzieć, no darujmy sobie wiarę w tego naszego Boga, On nas opuścił, synów mi zabili. Małe dzieci, co one były winne? A jednak wierzę, że wielu Izraelitów zachowywało wiarę, chociaż w cierpieniu. Tak jak Bóg mówił do Mojżesza, usłyszałem krzyk, usłyszałem płacz. Izraelici płakali, szlochali, myślę, wołali do Boga o ratunek. Ale jakby pogorszyły się okoliczności i oni tego nie rozumieli, bo Pan posyła Mojżesza Aarona, a tu jeszcze gorzej. I skarżyli się Mojżeszowi Aaronowi. Co wyście to zrobili? Jeszcze gorzej się teraz mamy. Ale Pan Bóg miał w tym plan. Pan Bóg jest wierny swemu słowu, swoim obietnicom. A myślę, taką najważniejszą historią odnośnie ciemności i zwycięstwa jest historia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Moment śmierci. Czytamy na przykład w 23 rozdziale Łukasza, 44 do 46 wersetu. A była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. Różnie jest interpretowana ta ciemność. Nie wiemy do końca, jak wyglądała ta ciemność. Niektórzy mówią, że taka demoniczna ciemność. Może taka ciemność jak plaga w Egipcie, że nic nie było widać. Nie wiemy. Ale z perspektywy ludzkiej Pan Jezus przegrał. Tyle nauczał. Tyle ludzi uzdrowił, a wszyscy wołali: ukrzyżuj. Uczniowie nie zrozumieli go, mieli nadzieję, że stanie się królem Izraela i wyzwoli ich spod panowania Rzymu. Można by było powiedzieć: porażka. Jeszcze zginął śmiercią najgorszą, jaką mógł zginąć. Śmiercią jakiegoś przestępcy, grzesznika, których wieszano na krzyżu, czy przybijano do krzyża. Ale przyszło zwycięstwo. Przyszedł ten dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Faryzeusze i wielu ludzi miało nadzieję, tak, pozostanie w grobie, uczniowie się rozejdą i to tak jak każda inna nauka, ucichnie i tyle z tego będzie.
A co się stało? Wieść o zmartwychwstałym Panu tak dotknęło ludzi w Jerozolimie i potem rozeszło się na cały świat. Ta dobra nowina o Bożym Synu, który umarł za grzechy ludzi, aby zbawić. Zwycięstwo. Ale poprzedzało to zwycięstwo ciemność. Ciemność. I tak jak przypominałem o czasach ostatecznych, też będą to czasy ciemności, jeśli chodzi o tę okoliczność, okoliczności. Jeśli chodzi o właśnie możliwość mówienia, zwiastowania, tak jak brat Janek dzielił się, no w Polsce dzięki Bogu na razie mamy taką możliwość mówienia o Panu Jezusie, o tym, co On uczynił dla nas i zwiastowania Ewangelii. Ale myślę, że prędzej czy później przyjdzie taki czas, kiedy nie będzie można. Ale czy Pan Jezus przyjdzie po jakiś ledwo kuśtykający, obolały kościół, który ledwo zipie i po prostu ledwo się trzyma tej wiary? Czy wierzycie w to? Bo ja nie wierzę. Bo to by świadczyło o tym, że Jezus nie zwyciężył, że diabeł zwyciężył. Ale pytanie, czy ja będę częścią tego kościoła, który oczekuje, który nie podda się tej ciemności, który będzie mądrą panną? I to każdy z nas osobiście musi sobie zadać takie pytanie. Ostatnio miałem możliwość z naszym pastorem jechać z usługą Wieczerzy Pańskiej do naszych seniorów i takie też różne przemyślenia mieliśmy. Wiecie, znam ludzi wierzących, czy tych, którzy chodzili do zboru, w jakim stopniu się angażowali, i przyszedł czas starości, niemocy, może już takiej trochę na umyśle już tak jasno nie myślą i wychodzą rzeczy, które nie zostały wyznane, z którymi się nie rozprawili. Dla nich przyszedł ten czas ciemności, ale w tej ciemności nie okazała się ich jasność, tylko zostali jakby pogrążeni w tej ciemności. I mówi się tym ludziom, a tak jakby to nie docierało już. Nie chcę mówić, że czas łaski dla nich się zakończył, chociaż żyją jeszcze. Ale myślę, że niekiedy tak może być. Kiedy bagatelizujemy sobie coś w naszym życiu. I to może wyjść później. Właśnie kiedy już nie będziemy w stanie tego umysłu kontrolować i przybierać maski. To wtedy wyjdzie jak wulkan. Ci, którzy pracują w szpitalach. Myślę, że niekiedy straszne sceny oglądają, kiedy ludzie umierają z przekleństwami na ustach. To jest straszny widok. Kiedy człowiek świadomy jest, że umiera, a przeklina Boga i wszystkich wokoło. Ale może nie mówię o takiej drastycznej sytuacji, o przekleństwach z ust, ale są osoby, które właśnie chodziły do zboru, a właśnie jak przyszła taka niemoc, to tak jakby zaczęło wypływać pewne rzeczy, które nie zostały rozprawione wcześniej. Ale z drugiej strony słyszałem świadectwo, pewien znajomy, akurat Amerykanin, miał mamę, która dostała schizofrenię,
że po prostu jej umysł płatał figle i widziała pewne osoby, słyszała pewne głosy. I rodzina mówi: mamusiu, to módl się o te osoby, błogosław je. No tak, będę się modlić. I zaczęła modlić się o te osoby, które chcą ją zabić, które widziała, słyszała. I to świadectwo pokazało, że ona była pełna Chrystusa. I to nawet jak jej umysł płatał figle, wypłynęło dalej, że zaczęła błogosławić i modlić się. Pastor też wspominał naszego brata Pawła Małysza, kiedy go odwiedzał już pod koniec jego życia. Już po prostu niekiedy mówił coś od rzeczy. Ale były momenty, że podnosił ręce do góry i w językach się modlił. I to było niesamowite świadectwo tego, co było w jego wnętrzu. Że tam wszystko było oczyszczone. Nie było nic, co tam gdzieś chowane było. I moją modlitwą jest, żebym ja nie miał nic właśnie ukrytego, co bym chował, co bym nie miał wyznane. Bo prędzej czy później może to wypłynąć. Ale to nie tylko o to chodzi. Bo jak możemy po prostu oszukiwać samych siebie i innych i Boga, chowiąc coś, nie rozprawiając się z pewnymi rzeczami, które muszą być rozprawione. I to są słowa napomnienia, ale z drugiej strony chciałbym, żeby ta usługa była zachęceniem dla tych, którzy przechodzą przez Dolinę Cienia. Bo niekoniecznie to muszą być te okoliczności takie globalne, które będą wtedy dla wszystkich ciężkie. Ale może osobiście przeżywacie taką ciemność okoliczności. I może one stają się coraz cięższe, ciemniejsze, te chmury coraz ciemniejsze nad waszym życiem, nad życiem waszej rodziny. Ale nie zapominajmy, Bóg nie opuszcza swego ludu, Bóg dotrzymuje swego słowa. My nie rozumiemy, ale On przyjdzie w swoim czasie. On spełni swoje słowo. I ufajmy naszemu Bogu. I jeszcze na koniec chciałbym przeczytać z Hebrajczyków 12 rozdział. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Bacząc na siebie nawzajem, ale bacząc też na swoje życie. Żeby właśnie żaden gorzki korzeń nie wyrosnął w górę. Bo na początku pomyślmy o chwastach. Kiedyś myślałem o przypowieści o siewcy. I wyobrażałem sobie tego siewcę, który sieje i czytamy, że jedno ziarno spadło na ciernistą, drugie na kamienistą, inne no na ścieżkę. I
Kiedyś miałem wyobrażenie takie, no, że ten siewca po prostu rzucał to ziarno, no i tam gdzieś pomiędzy chwasty, zamiedzę poleciało ziarno, gdzieś tam pomiędzy jakieś skały. Ale potem zrozumiałem, że siewca nie byłby taki niemądry, żeby ziarno rzucał gdzieś tam po skałach, po chwastach. On siał na glebę, która wydawała się gotowa do przyjęcia ziarna. Ale w jednej glebie były kamienie pod spodem. Nie była ta gleba przeorana, nie były wyciągnięte te kamienie zgorszenia, te różne kamienie, które są przeszkodą, które są jakby taką twardością w naszych sercach. Albo ziarenka chwastów, które były gdzieś tam, albo korzonki pod spodem. Z góry wygląda wszystko w porządku. Tak czasem z moim sercem też bywa, że wydaje mi się, że moje serce jest gotowe na przyjmowanie Słowa Bożego, a potem się okazuje, że gdzieś tam coś było zasiane i co dusi to Słowo Boże. Więc nie łudźmy się, tylko bądźmy po prostu szczerzy przed Panem, przed sobą nawzajem. I kiedy widzimy te chwasty, zalążek tych chwastów, wyrywajmy to. Kiedy widzimy te skały, które przeszkadzają w tym, żeby nasze serce było takie mięsiste, takie poddane Bogu całkowicie, to rozprawiajmy się z tymi kamieniami, a nie zakopujmy, zasypujmy warstewką dobrej gleby, bo to nic nie da. Na pola, które są kamieniste, kamienie wciąż wychodzą do góry i wciąż trzeba oczyszczać z tych kamieni. Pamiętam, że byłem w szoku w Anglii, chodziłem tam na spacery i patrzę na pole i po prostu nie wierzyłem własnym oczom, ile tam kamieni było. I to takie krzemienie, takie bulwy jakby. Tyle kamieni i myślałem sobie, ludzie, ale tu mają ciężką glebę do siewu. Jak tyle kamieni. Co tu będzie rosnąć? Ale kamienie właśnie wychodzą wciąż. Ale nie da się ich zakopywać i przysypać warstewką ziemi i powiedzieć, mam serce gotowe. Bo to znowu wyjdzie. Więc niech to będzie zachęta, jak i napomnienie. Kieruję to przede wszystkim do siebie, bo jest to słowo do mnie. Ale wierzę, że było to słowo też dla nas i zostaliście poruszeni. I za to Bogu chwała. Amen.